Cześć, z tej strony Strzela. Tak, to jest kolejny odcinek z Infernali. Więc tak, dla ludzi, co oglądają tyle Infernala, to wchodzę, a dla moich widzów informacja. Czemu nie było, czemu w ogóle jakoś tak mówisz, że wracam, ale nie wracam? Przez 2 tygodnie miałem straszne problemy z internetem. No mówię, kurde, nic nie mogłem zrobić, sam się wkurzałem. Nie grałem w Drakensanga nawet, bo po prostu się nie dało. I jakoś tak, no, odechciało mi się po prostu grać streamu. O streamach to już w ogóle nawet marzyć nie mogłem. Jak kurde, na streamach miałem ping przeważnie jakieś setka. To wtedy to już bym miał chyba z milion. Dlatego to mogłem tylko pomarzyć o streamach. No i co? Ogólnie nie ma nic ciekawego do roboty. Coś było ciekawego w sumie z eventów. A, wilki właśnie jak były, to też nie mogłem. Bo właśnie wtedy miałem ten problem z internetem. A wiecie, że ja wilki zawsze streamuję. Co tam jeszcze mamy? A, pewnie się. Aha, dobra, nie, może się bardziej skupię. Ogólnie, niektórzy może pamiętają ze streamów, jak mówiłem, że Q3 Inferno 3 już nagrałem. Otóż nagrałem, robię to drugi raz, bo pierwszy raz wyszedł strasznie słabo. W sensie o to chodzi, że nagrywałem to chyba jakieś 4 w nocy. Jakieś głupoty gadałem, nie wiem. W ogóle się nie skupiłem. Czyż warte to było milczenie, a jak coś mówiłem, to coś głupiego. No nie wiedziałem po prostu, co powiedzieć, no. No i co? No, teraz w sumie pewnie też nie będę nic mądrego mówił, ale. Chociaż nie będę, nie wiem, taki. Tylko może coś ciekawszego, w sensie mam więcej teraz energii do gadania. Rankingi się kończą. Ogólnie mam dla was spoiler, jeżeli ktoś tu już dotrwał do tej minuty, bo już wiem, że pewnie. Chociaż wiecie co, na koniec odcinka może to powiem, bo wiem, że nie wszyscy. No. Nie wszyscy mogą oglądać do końca. No właśnie, co. Kurde, no nie zebrałem kości wszystkich. Ogólnie poprawiłem trochę staty. Głównie bardziej defensywę niż ofensywę. Możecie zaraz. Aha, to niezłe trafienie. Dobra, pokażę może. 23,5, no trochę weszło, ale głównie o to chodzi. Patrzcie, 70% zbroi zrobiłem. Kurde. Bo odpaliłem Deluxa i poglifowałem parę itemów na 6-0. Łuk, ozdobę, wszystko. Kryt trochę podskoczyło 2%. Pierścionki teraz zglifuję 2 i wymienię jednego kamyka, będzie już 80%. Co ja robię? Co tam jeszcze z takich lepszych informacji? Dobra, powiem wam zresztą teraz. O kurde, przydałoby się uciec. Czekajcie, zabiję tego młynarza i wam powiem, bo jednak na niego. A, czego zdjąłem niebieską? A, robię to na niebieskiej, żeby tego nie zamulać. Szybciej, wiecie. O kurde! Dobra, chyba go zabiłem. Tak, zabiłem go. Gdzie mnie steleportuje? Oczywiście, że tutaj, no gdzie by indziej. Ogólnie to jest spoiler, uwaga. Będzie niezły odcinek złączenia, tyle wam powiem. Miałem zrobić odcinek łączenia ponad 100 legend, tego czegoś chyba jeszcze nie znalazłem na YouTubie, nawet na zagranicznych. Nie no, w sumie jakieś łączenie było, ale wiecie jak wygląda łączenie na YouTubie, jeżeli chodzi o itemy. Jest takie sztuczne, w sensie ludzie wrzucają tylko te próby, co im się udają, puszczają jakąś muzykę i przeważnie łączą sobie z 5 itemów. A ja chciałem zrobić łączenie ponad 100 legend. Żeby łączyć 100 legend, to wiadomo, na trzeci, czwarty slot trzeba 2. Czyli musiałem zbierać około 200 legend, no. Czyli około 7 kart całych. 7 kart zapełnionych legendami. Nie udałoby mi się to, dlatego będzie łączenie ponad 100 itemów, a nie legend, bo samych legend może, nie wiem, będzie 40 do łączenia. W sensie o to chodzi, że nie. Gdzie idę? Nie nazbierałbym tyle. Może gdybym się wcześniej za to zabrał. Za późno się za to zabrałem. Boże, to niezła przesieka. No, z informacji chyba by było na tyle. Od razu mówię, teraz może coś więcej będzie na kanale, bo będzie ten, co będzie, no właśnie, co będzie. Pokolenie zwyciężonych będzie. Karabossa raczej nie, bo tam nikt tego nie ogląda. Wilki nie wiem, czego oglądacie. Karabossa to już w sumie nie wiem, mimo że Karabossa jest w sumie, no, bardziej się tam można emocjonować. Wiecie, pająk, kurde, zapomniałem, że to coś klepie. Przepraszam was wszystkich. Świetlika sobie nawet kupiłem. A, sześciany, uwaga.
Otwieranie sześcianów to jest nuda, tak naprawdę, zauważyłem. Nie wiem, chcecie, żebym to otworzył na wizji, czy nie? No tak, nie wiem, jeżeli znowu się powtórzę, jeżeli znowu ktoś przeżył do tego momentu, może napisać, jak mu się oczywiście chce, bo mi by się szczerze nie chciało napisać. Ale może akurat tobie, Jerzy, chce się napisać. Kurde, krytuj. Dlaczego nie mam? No patrzcie, tyle kryta i nie mam kryta. Krytyczne szkody muszę do czwórki zrobić, ale to już wiem jak. Kurę muszę sobie wymienić. Już niedługo mam koniczynki, kupię sobie runkę na speeda i wyciągnę tyle speeda, że będę mógł zamienić już tego pyta za speeda na kurę. Będę miał więcej krytycznych. Może pierścionek siądzie przy łączeniu. To wtedy by mi dużo dało. Ho, 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 ho. Ogólnie fajnie, bo gdy coś mi siadło. Kuglarze raczej też będą, ale na streamach. Nie chce mi się uploadować 3-godzinnego odcinka. Myślałem, żeby jakbym miał więcej czasu, może jakieś takie streamy dłuższe, bo naprawdę takie dłuższe, konkretnie, jakieś 4 godziny, 5 godzin. Ale też kiedy? Za rok komputer chyba wymienię. Już właśnie nie mam tu nic, dobra. Myślałem, że coś zasypiam na środku ekranu ze streama. Więc coś może będą lepsze te materiały. Może coś nowego nagramy. Może jakieś inne gry. Ale oczywiście tylko kręcenie zawsze będzie w centrum. Na tym komputerze to jak na razie tylko, nie wiem, cieszę się, że w ogóle mi kręcenie chodzi, nie? O kurde. No z tym gościem mogą być problemy, jak go szybko nie zabiję. O, dobra, łatwo. Buffa bym chyba też sobie odpalił, tak szczerze. A jeżeli ktoś jest ciekawy, właśnie listy rankingowe też chyba nagram. Nie wiem po co, ale nagram moje nagrody, ponieważ te rankingi się nawet postarałem. Będę miał możliwe, bo nie wiem czy dobiję jeden międzyświat. Będę mieć 17 na 18 złot. Złot? Złot? Nie, złot chyba się mówi. Bo Q6 solówki mi się nie chciało robić. A jeszcze jeden temat taki ciekawy na temat odpisywania. Uwaga. Nie odpisuję, ponieważ ja jak gram, lubię sobie, wiecie o co chodzi, pograć sam, albo z bractwem przeważnie gram i jakoś tak nie chce mi się po prostu, wiecie, odpisywać co 5 minut, bo naprawdę nie jestem jakimś nie wiadomo jak dużym youtuberem, nagrywam z jakiejś losowej gry, mam tam 1000 widzów, nie? Ale i tak o dziwo mam spam, co mnie zaskoczy, zaskakuje troszeczkę. Dlatego nie odpisuję. O Boże, co to za ten. Bo. Ach, kurde, no co on robi? No. Ogólnie, jeżeli ktoś zada pytanie, na przykład wiecie o co chodzi, ile tam kosztuje jakiś amulet czy coś, nie? Na ten tier, to sam odpowiem, nie? Wiadomo, ale jak ktoś się tam pyta, o siema, coś tam, kiedy live i w ogóle. Ja wiem, że nawet jakbym odpisał, to ta osoba za każdym razem, jak odpisywałem, jakiś, nie wiem, dialog nawiązywała. W 90% odpowiedzenie komuś kończyło się dialogiem, ale no nie zawsze mam czas na taki dialog. Czy ja chcę Zareda odpalić? A dobra, chcę Zareda odpalić, co my tam mamy? Ho, 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 ho. No to niezły buff, założymy sobie Reda, co? Jeszcze w dodatku, żeby było śmieszniej. O kurcze, no teraz to po. Oni nie umierają, oni płoną, patrzcie co tu się dzieje. I dlatego też nie odpowiadałem. Co tam jeszcze z ciekawości? A, wezmę Reda, żeby zobaczyć jakie to będzie walnięcie. O kurczę, no takie statystyki to ja chciałbym mieć na zawsze. 80% kryte na Inferno 3. To niezłe kryty. No skaczesz czy nie? No teraz tu skaczę. Patrzcie na jego życie, ono płonie! Kurde, co tu się stało? Dobra, patrzę, teraz mu puścimy to. Ja co, jeżeli bym teraz strzelił ten. O nie, aha, fajnie. To niezły heredur w jakieś, nie wiem ile. Parę sekund, jakby nie patrzeć, la la la. O kurczę. No teraz nie jest fajnie. Dobra. On już chyba pożegna się z nami zaraz. O, jaki panic gaming tak zrobiłem. To co, z czego go dobijamy? Co, z siatki? Nie, dobra. Nie chcę się tutaj czekać, on wbrew pozorom ma trochę życia.
No to niezłe, Q3 Inferno 3 w 9 minutek. No na tym buffie to wam powiem, że nawet ciekawe się jechało. On za stwórczyni, fajnie, fajnie. Uwaga, pewnie teraz niektórzy przewinęli, żeby zobaczyć C-drop czy coś, to... Dla tych co... A właśnie, dla tych co tutaj wbili, mam informację, nie? Na ten minutę odcinka. Szykuje się duże craftowanie, tyle wam powiem. No to już w ogóle same legendy i tu. I zapraszam was na ten odcinek. Z craftowania, ponieważ no co, no... Może będzie ciekawie, no cóż, no. Dużo lepiej odcinek ten wyszedł. Jeżeli chcecie, tak szczerze, mogę wrzucić tam ten drugi odcinek, jeżeli go znajdę, bo chyba gdzieś go jeszcze mam, jaki byłem przymulony z tego Q3 Inferno 3. Jeżeli to jakiś ciekawski, jeżeli kogokolwiek to interesuje, bo nudny był, ale coś tam, głupoty jakieś gadałem PN-tem, jak mi się nudziło. Naprawdę o 4 w nocy to można różne rzeczy gadać. Dobra, nie będę przedłużał, i tak już pewnie powyłączaliście ci co... Aha, to niezły świetlik odpalony, chociaż teraz odpalę, żeby nie było, że nie wykorzystałem. To co? To jak się chyba z wami pożegnam. No, to do zobaczenia na Inferno 3, Inferno, tak, Inferno 3 Q4, który może będzie nawet i dzisiaj. Kto wie? No, to cześć.